Witamy na Kanto Tour, godzina 16:19. Ja zaczynam od Shiny Chansey. Oczywiście to nie jest pierwszy Pokémon Shiny, którego dzisiaj łapię, tylko mam więcej i wam zaraz wszystko to opowiem, co już dzisiaj zdobyłem. Rajdy mam wyjebane totalnie dzisiaj. I tak będę musiał zrobić. To, co będę musiał zrobić, to zrobię. Mewtwo będę sobie rajdował w tygodniu, bo mam na to czas. Dzisiaj zajmuję się tutaj właśnie tym. Dlaczego tej godziny zaczynam nagrywać? Bo praca i również są rzeczy ważne i ważniejsze, dlatego też nie było wcześniej odcinków. Również na dzisiejszym odcinku wbijemy level 50. Miał być wcześniej, ale tak jak mówię, są rzeczy ważne i ważniejsze. Shiny, Chansey, back to back Shiny, niestety nie. Chciałem w ogóle jechać do parku, żeby nie mieć tego gówna na twarzy, ale jest w Gdańsku już taka odwilż, plus 5, nawet było chyba za dnia plus 7, więc jak sobie pomyślę, co się w parku Regana dzieje, no to wiem, że buty miałbym całe w błocie i myślę, żebym był po kolana w błocie, bo tak to chlapie. Ale sprawdźmy sobie, co ja tutaj zapałem Shiny dzisiaj, więc tak. Shiny i Age Zero, w ogóle coś mi się stało z pisaniem, więc dzisiejszy dzień zacząłem od Shiny Pikachu. Shiny Pikachu jako pierwszy Kanto Touru Shiny Pokémon. Potem miałem Absola Shiny, który wypił mi się z 12-kilometrowego jajka. Tu jest dowód, 12-kilometrowego jajka. Potem Squirtle, Diglett, Paras, czyli coś, co teraz wyszło dopiero Shiny. Wcześniej tego w grze nie było, więc się cieszę. Shellder, Oddish, Goldin, z Goldinki się cieszę. To jest moja druga. Z Oddishy też się cieszę, bo miałem tylko jednego, nie, miałem dwa tylko, więc do Shiny rodziny trochę mi zabrakło. Magikarp Shiny, Growlite, Drowsy, z tego też się cieszę. Nie miałem zwykłej Shiny Drowsy, miałem tylko Shadow Shiny Drowsy. Potem Ponyta, Porygon, Machop, Electabuzz, PJ. PJ też spoko, bo wcześniej miałem tylko jednego albo dwa PJ, więc tutaj uzupełniłem też Shiny całą rodzinę. Squirtle, Oddish, Monkey, Krabi, no i właśnie w tym momencie teraz Chansey. A czy ten Goldin jest Shiny? Niestety nie. Więc szybki quick catch i przejdźmy do naszego tutaj sobie, do naszych questów, bo tego trochę jest, tutaj na przykład. Jeżeli chodzi właśnie tutaj, ten quest, gdzie odbieramy Shiny Ditto, więc czas go zacząć, tutaj Claim Reward. Claim Reward. Ogólnie jesteśmy na długiej i tam jest taki przejazd dla służb zwłaszcza i jakiś debil na rejestracjach OPR i nie powiem wiem numerów, żeby nie było końcówka WC, czyli po prostu coś w leasingu z zadupia przyjechało i przejeżdża na ten, na pałę przez długą. Także tak to wygląda. Tu mamy Eevee do złapania. Mam nadzieję, że zaraz go jakiś monitoring ogarnie i skończy się babcisranie. Tak to właśnie wygląda. Power up Pokémon 3 times. Mam co robić. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj zapałem w końcu setkę, której nie miałem. Jigglypuffa z Incensa. Setkę. I w tym momencie robię to na level 50. Bo mogę. I chcę. Level 50 Jigglypuff, setka, to jest 818 CP. Niesamowity mocarz, wielki po prostu skurwysyn. O, Magikarp setka gdzieś się zrespiła, ale to zobaczymy sobie potem. Więc to tak wygląda, bo trzeba wam pokazać, że to jest setka. O, to jest setunia, dobra, więc to mamy ze sobą. Także tutaj cyk, claim rewards. Tu odbieramy rewardy za ten stage. Ewolucje, power upy, defeat to go tour challengers. Tak, go tour challengers to totalne dno jak dla mnie. I co? To sobie tam odbierzemy, zobaczymy. Ale teraz tak, go tour Kanto red version, zrobione. Research complete. Go tour Kanto green version. No to to sobie zrobię z Agą w domu na spokojnie, bo mamy na to wszystko 8 dni, żeby to dokończyć. Palet Town oczywiście, zrobione, claimujemy rewarda. I co my tu mamy w ogóle za Kentera? Nie wiem, nie spoderowałem sobie. Spearow, to jest też nowy Pokémon, który jest właśnie dzięki Kanto Tour wersji Shiny do zdobycia. Ten niestety nie. Lećmy dalej. Tu odebraliśmy, tu odebraliśmy. Teraz tutaj. Research complete. Kanter z Parasem. No niestety nie jest Shiny, ale kolejna szansa na Shiniaki. Jak zawsze, jak najbardziej na plusie. Ogólnie sam event mogło być lepiej, tak? Snorlax na dziko? Szkoda, prawda? No, hajs na rajdy jest robiony. Tak samo jeżeli chodzi o regionalne. Myślałem i dużo ludzi myślało, że to będzie wszystko na dziko. Niestety, hajs się musi zgadzać na Intikowy bardziej niż się zgadza, więc po prostu zrobili to na rajdach. Szkoda, szkoda. Jak damy trochę ze posunięcie. Tutaj mamy Venonata, który też nie jest Shiny, więc szybki quick catch. I sprawdźmy, czy to już jest wszystko. Pewnie nie. Fuchsia, Pokémon League jeszcze.
Liga Pokémon. Dratini. Nie jest shiny. Nie sprawdzam ich teraz IV, będę sobie sprawdzał po prostu potem. Aha. Go to Kanto Research. Complete Kanto Special Research. Tu muszę jeszcze Cubona złapać. Ditto i Snorlaxa. Cubon się respi na jakichś tym godzinach? Tak. Nie? To skąd mam mieć Cubon? Jest z Researcha. Z Researcha jakiegoś jest Cubon. Aha, no dobra. No i Ditto z Researcha i Snorlax z rajdu. Go to Kanto. No to rajdy. No to rajdy też muszę zrobić jeszcze. No to wszystko przed nami. Ewolucje to w ogóle też przed nami. I widzimy się na Shiny Carpiu teraz? Nie, na kolejnych szajniakach i na tym, co tutaj trzeba zrobić. I mamy kolejnego szajniaka. Tym razem Shiny Shellder. Shellder Shiny dzisiaj numer 2. Ogólnie Shiny numer... nie wiem, dużo. Ale jak mówiłem, są rzeczy ważne i ważniejsze. Dzisiejszy odcinek, od razu was muszę przeprosić, będzie wyglądał trochę do dupy. Bo... no bo po prostu. I mam mało czasu na nagrywanie. Tak to właśnie wygląda. Kiszeniczek od razu, tu jesteśmy. Może krabi? Nie, jajka. Ale jestem w takim miejscu, że niestety tych jajek nie mogę za bardzo nagrywać. Charmander, nie jest shiny i widzimy się po prostu później. I widzimy się w samochodzie. Po prostu jest koniec tygodnia, ludzie też są po pracy. Mam problemy rodzinne i po prostu jestem dojebany, więc po prostu musicie wytrzymać odcinek taki jaki jest i w takiej formie jaki jest. Ja raczej dzisiaj z auta nie wyjdę, a shiny to dzisiaj chcę zdobyć. I 50 level. Mama dzwoni. Ale to ja zaraz odzwonię. Charmander, nie jest shiny. Akurat z tego się cieszę, że nie jest shiny. Przez to, że telefon dzwoni, to czy to jest lagowanie. Ja w ogóle miałem 12% baterii tylko, więc to też jest Lipton. Profesor Madonna zgadane. W ogóle zapomniałem, nie odpaliłem już tego questa na shiny Ditto. To jest właśnie quest na shiny Ditto, czyli uczyń sensa snapshot Charmandera za 30 Pokemonów i to trzeba dzisiaj zrobić jak najbardziej. Więc widzimy się na pewno na tym i... może jakieś przybitki z rajdów jeszcze będą. Kantofu. O, i tutaj, bo trzech typów pokonałem. To jest w ogóle tragedia. Te osoby, które zostały wybrane, ten NPC. Ja nie rozumiem tego wyboru. Nie rozumiem tego, że masz pokonać 3 razy Pikachu. Jednego Pikachu w balonach, zwykłego Pikachu i Pikachu w stroju mimiku. Czy masz rozwalić typa, który ma Charmandera, Charmeliona i Charizarda. Albo... ja myślałem, że to ma być jakiś challenge, tak? Żeby zrobić jakieś teamy zrównoważone. Żeby nie było tak, że rozwalasz jednym Pokemonem. No... wyszło jak wyszło i to akurat słabe jest. I znowu musisz trzech pokonać, tak? Tak. Jest hit po prostu. To takie wymuszanie czegoś. Co myślę większość ludzi na obecnym evencie hejtuje. To jest takie coś, takie wymuszanie, że nie chcesz, ale musisz zrobić kurwa. Chcesz zrobić questy? Zrób to kurwa. Tak to właśnie wygląda. Tradeować się to będę w domu, to nie ucieknie. To też nie ucieknie. Ten Cubon mnie wkurwa, ale z jakiegoś tam questa to sobie też zrobię. A my widzimy się w dalszej części. No i widzimy się z powrotem. Trochę porobiłem, więc same co odbierać. Najpierw przejdźmy na tutaj. Czy ja coś tutaj zmieniłem? A czy zdobyłem? Tutaj mogę sobie odebrać, ale nie. Ale nie. Ja sobie to odbiorę później. A tu jest Defeat Free Go Tour Challengers. Tu jest to. A, widzisz. Tu jest to. No właśnie. To ja tam sobie zrobię, tak? Z trade'ów jeszcze 3 trade'y mi zostały, bo w pamięci nie pamiętałem, co mam strade'ować. Tu mamy wszystko zrobione. Ditto. No to zaraz to zrobimy. Rajdy, to jak będę chciał, to sobie zrobię. No i ewolucję to też sobie niedługo zrobię. O, Shiny Kabuto na Goczy. Nic ciekawego. Okej, okay, przejdźmy do naszego speciala. Czyli zbieramy expy. Zbieramy Rare Candy. Mamy Counter. Z Shiny Ditto. I teraz tak. Ja sobie postawiłem zadanie, że ostatnim excelentem, którego brakuje mi na 50 level, to żeby to było to Shiny Ditto. Więc ja w tym momencie właśnie, tu jak stoimy, po co to używam?
Ja muszę w to Ditto trafić Excellenta. No zobaczymy w ogóle, nie pamiętam jak to się robiło. W Ditto Excellenta. To nie był Excellent i to kurwa. To było w chuj za silny, był w chuj za silny rzut. Ale zapię się na pewno, bo dam jeszcze Ultra Balla, no szkoda. Kółko było dobre, tylko że za mocno rzuciłem. Szkoda, 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 ale zaraz to nadrobimy. EIV 14, 12, 15, czyli do dupy. Ale jest, Shiny Ditto, nareszcie w Pokémon Go. Szkoda, że tylko z tego researcha. Szkoda, że to nie jest na, to, że tak powiem, na stałe. No to szkoda, szkoda. Ale mamy Shiny Ditto, co otwiera nam drogę do questu na Shiny Mew. Ale to będzie w ogóle co innego, osobny odcinek, będziemy to robić sobie etapami. Bo jest co robić, wszystkiego trzeba zrobić razy 151, 151 giftów, 151 greatów, 151 unikalnych pokestopów, tak? 151 kilometrów, no jest tego niesamowicie dużo. Wy to oglądacie w niedzielę? Oglądamy to jutro? Tak, czyli w niedzielę. Więc myślę, że Shiny Mew powinniśmy widzieć na odcinku środa, czwartek. Jakoś tak. No i tu też odbieramy sobie nagrody. Bardzo fajnie, ekstra, niesamowicie. Level 48 challenge, no tutaj sobie to, jak będę chciał zrobić, to sobie to zrobię. Excellent 1. Co? Aż do zrobienia. Tak, tak. Ale jeszcze przychodzę sobie tutaj. Właśnie Excellent, a ja mam gocze włączone, to niedobrze. Tu jest to kolejny challenge complete, niesamowicie. Ja chciałem tutaj sobie zobaczyć właśnie, co profesor powie. Znaczy to, co on tam mówi, to wiecie, to mnie jak zwykle nie interesuje zupełnie. Więc tak, tu już możemy claimnąć rewarda, ja tego nie robię. 151 giftów, 151 greatów i tak to właśnie wygląda. Będę sobie to robił etapami. W today jeszcze chciałem zgarnąć rewardy za to, co przed chwilą zrobiliśmy. Czyli za Go Tour Kanto Research i nie mam pojęcia, co to jest. Tak jak mówię, nie sprawdzałem, więc Ditto zwykłe. I to Ditto shiny być nie może. Mogę trafić Excellenta. Zapomniałem, że mam rzucić Excellenta jeszcze jednego, kurwa. Dobra, zaraz rzucę Excellenta. Okej, teraz kolejny Pokémon będzie Excellentem, dobra. Skup się. Ja nie, zapomniałem o tym, że mam rzucić Excellenta. Oddisz. Oddisz i Excellent. Ja mówię, że to jest Imposibiru. Aga już widział, że to jest Imposibiru. Za lekko trochę. Dziękuję, dobranoc. 99 excellence! 999, kurwa, 999 jebać. Level 50 w Pokémon Go. Tak jak mówię, no, wygląda odcinek jak wygląda. Ten level 50 mógł być wcześniej, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. I tutaj wam powiem to, co wam powiem. Obojętnie co jest, co się dzieje, to pamiętajcie, zdrowie jest najważniejsze i tak to trzeba sobie tutaj postawić. Więc ja, że tak powiem, wybrałem zdrowie, może nie własne, ale że tak powiem czyjeś. I tak to wygląda, jak wygląda, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Profesor ma gadane, że zdobyłem level 50, tak? Czy tutaj coś stranie w banie? Level 50? Co tu się pozmieniało? Ta, level 50 challenge, make 500 greatów, 15 pokestopów. Więc pokaż to w 15 dni pod rząd, aha, i 5 pierdole, 5 excellentów. Jak ja widzę napis w questie excellentów, mi się chce po prostu żygać. 5 excellent. I co, i tu jest Mewtwo za to, czy to jest dalej jest Mewtwo? Ale tu ogólnie jest Mewtwo, ale to jest chyba tutaj już. No, może być. Dobra, jebać kurwy maczetami, czy to jest shiny? Nie, a tego bym chciał bardzo. Shiny Grimera nie mam do tej pory. Kurtkę. Czas założyć zajebistą kurtkę. Kurtkę. Gdzie jest? Jezus Maria, nie, tu wchodzę, tu jest shop. Wchodzę sobie w shop. O właśnie, mogę już to odebrać sobie. W ogóle zapomniałem o tym, że to trzeba odebrać. Czyli 3 remote'y, tak? I w ogóle event boxa 200 pokeboli też nie odebrałem. Tylko po chuj mi te 200 pokeboli. Innych boli korzystam. Wejdźmy tutaj w sklepik. Sponsor. A i w ogóle a propos jeszcze Kanto Tour, tak? To
że dla posiadaczy biletów to nie jest za darmo, to jest w ogóle chore. I taka kurtka kosztuje 400 golda. I te maseczki. I te maseczki to jest pojebane, naprawdę, wiecie co? Jest pojebane. Ale ja mam wyjebane, a jak masz wyjebane, to będzie ci dane. Gdzie jest kurwa tops? Tu jest tops. I ja poproszę to. Ja ale ja jestem teraz prestiżowy, kurwa. Zajebisty. Zajebisty jestem, kurwa. Zajebisty. Pakiat. Piękna jest ta kurtka. Tak. Tylko jeszcze do tej kurtki trzeba założyć ten, nie tutaj. Trzeba z powrotem założyć plecak Gucci. Właśnie, jak chcecie ciuchy... Nie, ty, kurwa, ja mam plecak Gucci, go nie widać, kurwa, z tej kurtką. Kurwa. Słuchajcie, dobra, 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 nie ma, Aga, koniec, bo za długi będzie odcinek taki pierdolony, ale taka jest prawda. Ale zaraz, 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 sprawdźmy Shiny dzisiaj, ile mi w ogóle wpadło. Wiem, że jeszcze ten event trwa i to jeszcze coś pewnie do, no, mi dojdzie. Shiny Age Zero, 30 szajniaków, gdzie naprawdę chuja grałem, tak? Blisking 38 miał. No to ja to chuja grał. No. Na to wychodzi. 1000 z małym hakiem poksów złapanych. Także to jest bardzo mało jak na taki długi dzień. Niestety. Jakie szajniaki, no to widzicie. Z nowych szajniaków, które weszły teraz, to jest Paras. No dobra, no i Ditto. A tak to niestety same powtórki. Komentarze są wasze, widzimy się niedługo, bo jest co nagrywać, są rajdy, Shiny New i tak dalej, także widzimy się, cześć.